Największe marzenie i największy strach. Lęk. Proszę Państwa, to jest to ważne wyjaśnienie metodologiczne. Lęk to jest pojęcie uogólnione. A ten lęk psychologiczny w hospicjum przerabiamy na strach. Ktoś się boi śmierci. Ktoś się lęka śmierci. Ja muszę go zapytać. A czego się, droga Pani, tak konkretnie w śmierci boi? Że będzie bolało, że będzie duszno, że będę sama, że zostawię swoich najbliższych. I wtedy, kiedy poprzerabiamy te lęki na strachy, możemy je powoli oswajać. Więc moim największym marzeniem, i tu pewnie Państwo nie zaskoczę, to jest zbawienie. Życie ludzkie nie ma żadnego sensu, jeżeli nie wszystko, co mamy robić, nawet to, że ja do Państwa gadam, ma prowadzić do mojego i Państwa zbawienia. Oczywiście największym przerażeniem to jest potępienie. Bo ja zbawienie i potępienie wyobrażam sobie bardzo dynamicznie. Nie jako jakieś wieczne siedzenie na chmurze i śpiewanie Alleluja. Bo to by nas zabiło. Tylko, że stajemy tam w pełnej prawdzie o sobie. A ja Boga wyobrażam sobie jako światło. Ale żeby nie pójść w buddyzm, to światło osobowe. Dobra, piękna i prawdy. Czyli klerycy tłumaczą na łacinę. Trzy transcendentalia. Hello, panowie. Bonum, słyszę dobrze? Tak, bonum, verum. Piękno. Te rubensowskie kobiety, jak się na nie mówiło, takie o puszystych kształtach. Pulchrum. Kto powiedział? To wygrał pan piżamę męską, dobrze. I stajemy tam i to nie tyle Bóg wydaje o nas sąd. Ja podkreślam, że to jest światło osobowe, a nie jak buddystyczne. I my, jeżeli widać, że wybory codzienne i fundamentalne naszego życia były zgodne z tym Bożym światłem, pełnym piękna, miłości, prawdy i dobra, to ta Boża światłość nas pociąga ku sobie, ale w sposób dynamiczny, że czujemy się szczęśliwi na 2, na 4, na 8, na 16, na 32, na 64 i temu procesowi zyskiwania szczęścia nie ma końca. I to można powiedzieć, że tak możemy zdefiniować katolicki czyściec. Czyli to cierpienie z tęsknoty, że jeszcze tam mnie nie ma. Obecnie jesteśmy dziećmi, ale się jeszcze nie okazało, kim będziemy. Jeżeli się to okaże, to będziemy na pewno zdziwieni. Bo będziemy tacy jak Bóg. A może będziemy częścią Boga. Wolno mi tak wnioskować. To by było coś. Zjednoczyć się z Nim tak blisko, jakby się było po prostu w Nim. Niewyobrażalne szczęście. I cały czas przerost. Cały czas... Znają Państwo z matmy tę funkcję. Rosnąca w nieskończoność. I dokładnie tak samo potępienie. Czyli stajemy jako wolne osoby, czyli tak zwane czyste sumienia tam i już nie potrafimy kłamać. Znowu w pełnej prawdzie o sobie. I czujemy, że jest potworna dysproporcja pomiędzy tym, jakie było nasze życie, a jakie są wymagania Bożego światła, dobroci, piękna i dobra. Że my jesteśmy ciemnością, samą czernią, a tam jest światło. I sami chcemy się ze wstydu schować. I wiemy, że to nasza wina. I że to nie jest w ogóle do zmiany. I znowu na 2, na 4 zapadamy się w zimno, w nienawiść, w ciemność, a przede wszystkim w samotność. Była ta świetna piosenka. Wiesz, mamo, wyobraziłem sobie, że nie ma Boga, nie ma nie. Samotność to taka straszna trwoga, przeraża mnie, ogarnia mnie. Księża oczywiście ją wykleli z ambon, bo mówili, że jest bezbożna.
ale nie zadali sobie intelektualnego trudu, że Lysie Krydel chciał powiedzieć coś więcej, że życie bez Boga jest potworną samotnością. I zapadaniem się znowu w tą samotność i zimno, i nienawiść do siebie, do światła, do Boga, do świata, na 2, na 4, na 8, na 16, na 30, aż się boję liczyć dalej. Ja chcę Państwa zachwycić zbawieniem i przerazić potępieniem. No bo przecież potępienie to nie są te kotły ze smołą, tylko to jest stan psychiczny, tak myślę. Cierpienia psychicznego, które, uwierzcie mi, wiem po sobie, jest o wiele trudniejsze i dojmujące niż cierpienie fizyczne. Strzeżmy się potępienia, a błagajmy o zbawienie. To są moje takie dwa marzenia i przerażenia. I muszę nawiązać jeszcze do pytania, co mnie przeraża. Przeraża mnie to, jak może przebiegać moja choroba. Że za jakiś czas zabierze mi władzę używania rozumu i jakiejkolwiek formy ruchu. I nie daj Panie Boże, znalazłbym się w jakimś smutnym domu księży emerytów. Na szczęście u nas w archidiecezji nie ma, więc mi nie grozi. I tam przychodziłaby pielęgniarka albo siostra zakonna i mówiła: księże Janie, pigułeczkę. Nie byłbym sam jak kundel pod ścianą. Bo ja mam w sobie imperatyw, że człowiek żyje po to, żeby cały czas dawać. A co ja będę mógł dać innym, jeżeli nie będę mógł mszy świętej odprawić choćby w koncelebrze? Jeżeli nie będę mógł rozgrzeszać choćby jednym palcem? I to był dla mnie dramat. Czy ktoś mną nie wzgardzi? Wiecie, nie chcę tutaj epatować cierpieniem, ale takim bezwładnym, chorym księdzem, ubrudzonym w kupie od pleców po kolana. Tej pogardy, tej wzgardy się najbardziej bałem. Ale czy wtedy moje życie i innych ludzi w takim stanie jest bezwartościowe? Nie. Jako że bioetyka już przestała mówić o ludziach w stanie wegetatywnym, bo to jest uwłaczające, tylko się mówi o ludziach, którzy są w stanie minimalnej lub nieustalonej świadomości. Dlatego kiedy ja wychodzę od Pani Elżbiety w naszym hospicjum z Komunią Świętą, która wydaje się być nieprzytomną i postępuje jak bydlak i na przykład mówię z Bogiem, stojąc tyłem do niej, bije się w mój pysk niewładny, tą prawą ręką, która jeszcze coś może, odwracam się i mówię: Pani Elżbieto, najmocniej Panią przepraszam, zachowałem się jak bydlak. Chciałem Pani życzyć dobrej nocy i żeby Pan Bóg Pani błogosławił, a anioł stróż przy Pani był. Bo ja się boję, że ta Elżbieta kiedyś spotka mnie w zaświatach i mi powie: a pamiętasz, jak w czwartek wieczorem potraktowałeś mnie przedmiotowo? A i dokończę tutaj. Ja też mam prawo się nawracać i jakoś rozwijać. Bałem się tej mojej bezbronności. Zresztą jak większość z nas się boi bezbronności. I może jedyne, co będę mógł dać, to jest właśnie owa bezbronność. Że ja komuś do końca zaufam. A najbardziej bym chciał, żeby to była osoba bardzo niewierząca. Że to będzie mój jedyny i ostatni dar. Z zaufaniem oddać siebie bezbronnego tej osobie, która w swojej wolności będzie mogła uszanować moją godność ludzką albo ją odrzucić. A może jeśli ją uszanuję, to ją to otworzy na Pana Boga, otworzy na transcendent. To będzie mój ostatni dar, który z serca, może Państwu, może komuś z Was, dam. Amen.